Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Wybaczcie, jeżeli słyszycie jakieś szumy wentylacyjne w tle. Pogoda nie sprzyja życiu. Dobra, Will. Czy to było coś ostatnio kombinowałem? Myślałem, jak to zrobić, żeby Willa wyposażyć w długie ostrze. Długi miecz. Ale nie wiem, czy to nam zadziała. Musielibyśmy mieć chyba dwa długie miecze, żeby to zadziałało. A wtedy drugi miecz... Chociaż... Tak, nie będzie miał bonusu do ataku. O, tak, bo... Główna broń ma bonus do ataku z charyzmy, bo jest bronią paktu. Natomiast broń poboczna nie ma tego bonusa, nie jest bronią paktu. I tylko ma standardowe bonusy. A standardowe bonusy są dużo lepsze dla Willa, dla rapieru, niż dla długiego miecza. Więc Will chyba na razie pozostanie walczący mieczem. Znaczy rapierem. Dobra. Co jeszcze miałem powiedzieć? Tak. Trochę spojrzałem na taką mechanikę, która nazywa się reakcjami. Możemy to właśnie na takiej specjalnej karcie ustalić. Generalnie standardowo wszystkie reakcje są włączone. Nasze podstawowe, tak, podstawowa reakcja, którą każdy ma postać, to atak okazjonalny. Jak ktoś próbuje odejść z swojej strefy, powiedzmy, to zagrożenia, to dostajesz reakcję ataku okazjonalnego. Ale nasz bard ma jeszcze dwa dodatkowe reakcje. Ten mistrz zasłony, co mu kupiliśmy, co chcemy, żeby wchodziło, oraz ma ciętą ripostę. Często, jak zauważałem, to bardowska inspiracja nam znikała z nieznanych przyczyn. Myślę, że to cięta riposta, po prostu ona wchodzi bez pytania. Generalnie ciętą ripostę według podręcznika można zastosować do dowolnego rzutu. Czyli cokolwiek przeciwnik robi, ty robisz mu ciętą ripostę i wtedy on ma karę do wyniku tego rzutu. Problem jest taki, że to jest reakcja, co oznacza, że reakcję można tylko jedną naturę zużyć. Więc oznacza, że to cięta riposta nam wchodzi w różnych losowych momentach i wtedy kasuje nam jedną bardowską inspirację i jakiś losowy rzut przeciwnikowi zmniejsza, na czym nie mamy wpływu. Wyłączę ciętą ripostę, ponieważ z jednej strony nie chcemy, żeby automatycznie się aktywowała, zjadała nam bardowską inspirację bez pytania i jakieś tam losowe, nie wiadomo, rzuty zmniejszała przeciwnikom. Z drugiej strony możemy włączyć opcję zapytań, czyli przy każdym rzucie przeciwnika będziemy mieli pytanie: o, czy chcesz zrobić na to ciętą ripostę? O, czy chcesz zrobić na to ciętą ripostę? To chyba byłoby jeszcze gorszym wyjściem. Więc póki co ją wyłączę. Nie chcę mi się aż tak bardzo ją mikro zarządzać. Myślę, że to jest coś, co by się dobrze działałoby w papierowym RPG-u. Ale tutaj nie. Dobra. A poza tym... Will... Wróć swoje standardowe rzeczy. I... Dobra, no i spadamy. Czytałem generalnie trochę podręcznik. Sprawdzałem, jakie fajne rzeczy będziemy mieli w przyszłości. I będziemy mieli fajne rzeczy, zwłaszcza jako bard. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem wspomnieć, to... Gdzie to mamy? Wszechstronność, umiejętność pasywna. Myślałem, że to jest jakaś umiejętność, którą gra nam łaskawie daje z tego powodu, że jesteśmy główną postacią. A to nie, okazuje się, że wszechstronność to tylko umiejętność bardowska. Więc po prostu bard jest taką postacią, która ma dobre rzuty na wszystko. Co jest ciekawe i fajne. Nie wiedziałem o tym, kiedy go wybierałem, ale teraz jestem bardzo zadowolony z tego, że wybrałem klasę barda. Pokonaj przywódcę goblinów, pokonaj przywódcę goblinów. I gdzie jeszcze? I tutaj. Nie, to jest otwórz drzwi. I tutaj. Dobra.
Gra jest na tyle miła, że nam zaznaczyła, gdzie się znajdują ci wszyscy przywódcy. Dobra. Pogadajmy może z tymi elfami najpierw. Możliwe, że no chciały z nami gadać po tym, jak przez przypadek przesłuchaliśmy tego gościa biednego. A nie, to nie są elfy, to jest kapłanka Kiszka. Tam są jacyś drowy. Nie, to też wojownicy. Możemy pogadać z Kiszką? The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. A priestess? One of the leaders, no doubt about it. Let's make her squeal. What's that? Tell your friend to keep quiet, or he'll lose his good eye. Nie chcę dostawać żadnego piętna, mimo że potem absolutowcy pewnie... Załóżmy, kompletnie nie wiem, jakie są konsekwencje tego. Załóżmy, że dostaniemy piętno i absolutowcy będą dla nas miły. No okej, okay, ale może ktoś być dla nas niemiły z tego powodu, a my zdecydowanie nie jesteśmy absolutowcem, więc... Ready for the fire, are ya? To piętno służy jakiemuś celowi, jak sądzę. Shows our devotion to the Absolute. These maggots see how strong we are with her guidance. Whole camp will be branded soon, and you should be too. You ready? Brace yourself. This'll sting. To myślałem się, że to zakończy się walką, więc możliwe, że się czyny tamy. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. My jesteśmy bliżej niż wcześniej. Disconnect. Hands brush against one another, but are swiftly parted. Don't want to get intimate in front of the novices. Fair enough. Got some weird shadows in your head. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Myślisz, że możesz coś poradzić na te cienie? With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Idealnie. Priestess, we want the mark. Why do they think they're talking to a god? Good enough for the Absolute. Oczywiście w żaden sposób nie chcemy się z nią spoufalać w jej prywatnej komnacie. Ale myślę, że nasze miecze chętnie się z nią spoufalają. Spoufalą. Widzicie? Gail, zamknij drzwi łaskawie. Dobra. Will, dlaczego znowu nie widać twojego pancerza? To dziwne. Dobra. Nie chciałem porozmawiać, chciałem, żebyśmy ładnie ją otoczyli. Dobra. What's next, I wonder? Never a dull moment. Ready to clear your head. Co właściwie masz zamiar zrobić? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell.
Nie. Mamy inne plany. Możesz sobie prawdziwe uderzenie zrobić. Chociaż to się nie z urokiem nie skanuje. No dobra. Still breathing, despite everything. I zacznijmy ładnie od... O, unieruchomienie może na nią nie zadziałać. Uśpienie. Ma 40 punktów zdrowia, też może na nią nie zadziałać. Ile ty masz KP? 14. Will, jeżeli zaczniesz od mądrości, momencik, to ma rzut na mądrość. Więc Will, jeżeli zaczniesz od klątwy na mądrość. Dobra. Teraz możemy spróbować ją trochę łatwiej. Nie. Dalej tylko 25%. Ciekawe. Will. Ma 60%, a to ma 36%. Dobrze by było ją uciszyć w tej sytuacji. Ale to chyba nie wziąłem tego zaklęcia. Możemy spróbować ją oszołomić. Dobra, Will, ciachaj ją. Gayla, możesz spróbować ją przewrócić? Okej. Okay. Dobra, ciachajmy ją po prostu. Chociaż teraz mógłbym ją uśpić. To chyba będzie najlepsza opcja. Wszyscy koniec tury. Will, zadźgaj ją. Co my tu mamy? Łukas pasożyta u wieżców? You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Zamknij swój umysł, nie wpuszczaj pasożyta. Domyślam się, że jest jakaś opcja, żeby wykorzystywać te pasożyty. Ale nie ufam takim dziwnym mocom. Generalnie moje założenie jest takie, że jak tylko możemy, będziemy starali się pozbyć tego pasożyta i nie korzystać z tych mocy. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Dobra, poza tym. Toporna buława. Trochę jest warta. Leśny kamień. To sobie weźmiemy. Miksturę. Dobrze, że ją szybko zabiliśmy. Gdybyśmy pozwolili jej się ruszyć, to by nam nawrzucała brzydkie rzeczy. Tarcza absolutna. Jeżeli właściciel tego przedmiotu nosi piętno absolutu, otrzymuje premię plus 1 do rzutów obronnych. Szkoda, że Gale nie może tego wchłonąć. Miłosierdzie absolut. Jeżeli właściciel tego przedmiotu nosi piętno absolutu, zyskuje ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko śmierci. To też szkoda, że Gale nie może tego wchłonąć. Ten zatracony droid, który tu węszył, to żaden awanturnik ani hiena cmentarna. Powiada się, że zwie
Halsin. Paskudne imię w sam raz dla paskudnej gęby. Zmieniłam z nim parę słów, zanim bratobatożnicy wrzucili jego włochaty zad do dołów. Powiada, że coś gnije w nas we środku. We mnie. Mówi, że może pomóc nam pozbyć się tego świństwa. Powiedziałam mu, że od nikogo nie potrzebujemy żadnej pomocy, nigdy żeśmy nie potrzebowali, a już na pewno nie teraz, kiedy wpadliśmy w oko absolutu. W nim niedługo coś zacznie gnić. W dołach jego sporo zepsutego mięsa, jak go rozpłatamy, to dopiero bla bla bla. Dobra. Dobra, skoro i tak to już, już tu jesteśmy. Popatrzmy, co tu jeszcze mamy. Ach, tego nie chciałem. Po co mi jakiś kocioł? Są jakieś drzwi zamknięte. Wyglądają jakby prowadziły do wyjścia. Więc póki co nas to jeszcze nie interesuje. Tu jest ciekawe. Bardzo dużo wybuchowych beczek. Co? Zejdźmy tam. Chodźcie, drużno. Udamy, że to nie jest nasza sprawka. Co tutaj mamy? That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. Nie jesteś zwyczajną kupczynią, należy do czarnej sieci. Half right, sharp eyes. A Zen is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That problem for you? Nie ma problemu, pokaż swój towar. Dobra, po pierwsze serduszko. Wiecie co? Sztylet sobie jeszcze zachowam. Na wszelki wypadek może jeszcze nam się kiedyś przydać. Jedną buławę też sobie zachowam. Obecnie dałem Morgenstern, bo ma większe obrażenia. 1K8, buława ma 1K6. Ale buława ma obuchowe, Morgenstern ma kłute. Więc na wszelki wypadek jedną buławę sobie zachowam. Całą resztę możemy posprzedawać. No i ładnie. Co do kupna. Na przykład kolczuga plus 1. Fajna, gdybyśmy mieli ciężki pancerz na serduszku. Zbroja łuskowa plus 1. O, to jest średni pancerz. Odnoszone obrażenia cięte są zmniejszone o 1. To jest bardzo fajne. Zastanawiam się, czy chcemy to kupić. Stać nas. Więc bardzo możliwe. Koszulka kolcza. Zbroja skórzana. Przeszywanica. Co jest jeszcze lekkim pancerzem? Zbroja skórzana i przeszywanica. Gain mógłby kupić sobie przeszywanicę lepszą. Dobra, a co z broni? Włócznie, maczugę. Lekka kusza plus 1. To mogłoby nam się przydać. Łuk świadomości. Nieustanna czynność trzymaj prawie plus 1 testów inicjatywy. Ok. Sztylet myśliwego. Przy trafieniu cel musi wykonać rzut obrony na kondycję albo zostaje rozszarpany. Glewia. Laska jakaś. Zyskujesz premię plus 1 testów ataku bez broni i obrażeń.
Pełna odporność, kiedy postać rzuca ten kostur nie ma pancerza, otrzymuje premię plus 2 do rzutów obronnych. Ciężka kusza plus 1. Też jest fajna. 4 do 13. Ponadto ma jakiś jeszcze inny skill. Mobilizacja, dystans. Wykorzystaj 6 metrów szybkości ruchu. Przez resztę tury wykonujesz podwójny rzut na obrażenia od ataku dystansowego i stosujesz wyższy wynik. Bardzo fajne. Dobra. Mamy dużo kasy. Myślę, że możemy zacząć ją wydawać. Ciach. Dobra, teraz ta lekka kusza już nie jest nam potrzebna. Słoneczko, dostajesz lepszą zbroję. Nie widać jej, ale dobra. Co z broni? Ten sztylet też jest całkiem spoko. Jakie on ma skille? Rozprucie, przeszywający atak, zwód. Myślę, że nie będę się rozdrabniał. Kupimy coś, jeżeli będziemy mieli już jakiś same rapier dla niego, to ci kupimy. A póki co nie będę wydawał kasy na sztylet, który i tak bym niedługo zastąpił. Zwój formy gazowej, zwój kuli ognia. Jeszcze nie możemy się jej nauczyć, ale w przyszłości będziemy chcieli, a to nam da jedno zaklęcie inne. Dobra, kupmy. Jedno możemy sprzedać, płonące dłonie. Jeden tłuszcz też możemy sprzedać. Promień osłabienia. Nie. Topór dwuręczny. Ciekawe, jakbyśmy sprzedali talizman, czy by zauważył... Ej, to są rzeczy kapłanki, skąd je masz? Raczej nie, ale nie ma co ryzykować. Dobra, topór. Przeszywanica, prosta szata. Tarczy na pewno nie będziesz korzystał. Dobra. Czy jeszcze coś chcemy tutaj kupić? Maczuga też może być niezłą opcją, ale na razie mamy Morgenstern. Myślę, że na razie to wszystko, co od ciebie potrzebujemy. Mamy już płaszcz. Co prawda on nie ma plus 1, ale ma inne fajne opcje. Dobra. Tak. Pleasure. Wzajemnie. Okej, przy okazji, Gale. Rozumiem, że teraz się jeszcze nie musisz nauczyć. Nie możesz się jeszcze tego nauczyć. Musisz mieć w stanie rzucać te zaklęcia, żeby się nauczyć. Dobra, płonące dłonie. Nie możesz się nauczyć. Czyżbyś już miał płonące dłonie? Nie masz płonących dłoni. Złą postać wskazuje. Naucz się czaru poziom magazyński, właśnie. Swój płonących dłoni, nauka czaru. Przy okazji, czary z naszej szkoły magicznej, ich nauka kosztuje 2 razy mniej. Więc... Ciekawe, jak to posortuje po rodzaju. O, to nie złączyło. Ciekawe. Dobra. Tak, na przyszłość uwaga. Rozmowa z nieumarłymi. Nie możesz się uczyć, czyżbyś już umiał?
Nie. Okej, z jakiegoś powodu nie możesz się tego nauczyć. Może to jest kapłański czar? Promień osłabienia 100 sztuk złota. Czyżby to był drugiego poziomu? Dobra. Na razie to tyle. Okej, cieszę się, że do niej pogadaliśmy. Parę przydatnych rzeczy kupiliśmy. Nie masz permission to be here. You're about to be ejected. O, bardzo mi przykro. Wydawało mi się, że to droga do latryn. To już sobie pójdę. Tak, tam były te. Wandered into a forbidden area. You sense it might be time to leave. You've been caught trespassing. Chodźcie. Te. Tam ich jest chyba pewnie ich magazyn, ale nie potrzebujemy tam być. Dobra. Zajmijmy się pozostałymi absolutystami. Między innymi tutaj jest chyba jeden z nich. Co to było? Pająki. Większy olbrzymi pająk, poziom trzeci. Są dwa chyba na sobie. Tak. Cokolwiek się stanie, raczej nie chcemy tam spaść, a nie zostać wrzuconym. A co my tutaj mamy? Let's hope this gives us some answers. Silence. You'll interrupt the ritual. Okay. Shugon al shukok, utasho kek dor. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. Chyba macie gdzieś. Alderaan's bones. Nothing. Must be reading it wrong. Shugon al Shukok. This is the big boss. Strike him down. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Nie my rozmawiać z umarłymi. Przyjrzyj się zwłokom. Czy to ten łupieżca umysłu, który cię torturował? This mind flayer's build is smaller. Its garb plainer. A fearsome creature, even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp.
Okej. Bart, znam tę magię. Podaj mi swój, ja będę mówić. Then take it. Absolute knows I'm not getting anywhere. You read aloud the words on the scroll. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Jeżeli będziemy zadawać pytania inne niż te, które by nas wskazały, to chyba zaklęcie powinno się skończyć. Co robiliście w Feirunie? Raglan scowls, shocked by a question you shouldn't have asked, and a jolt shoots through you. The creature speaks in visions. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. I saw it too, Gith on the hunt. They know something. Dlaczego Githyanki ścigali ten statek? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... Suspicion floods Raglan's mind. Your brain howls as you consider your final question. Kim jest Absolut? You see an image. Curved drow blades, crude goblin torches, gnarled teeth, dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Raglan's mind rages. You have asked what no true soul would dare. You're no true soul. Chciałbym rzucić na niego czar wykrycia myśli. Możemy go teraz spróbować przekonać, żeby wbić się w jego umysł. Mamy jedno użycie. Spróbujmy. Parasite resists, flailing as you crawl into Raglan's mind murk. Rage slithers through him, hot and black. It squeezes you. Chyba jest silniejszy od nas. Boys, crush the heretic! Dobra. Wiecie co, ciekawi mnie, jak to można rozegrać, żeby nie sprowokować go do walki. Więc popróbujemy jeszcze kilka innych opcji. Breathe deep and move. Sugar pie. Bla 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 bla. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Przygotuj się na obserwowanie rytuału. Zobaczmy, co będzie, jak spytamy się, kto go zabił. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Rag creature. I saw it too. Get on the hunt. They know something. You see the sky. What? Suspicion floods Raglan's mind. Another vision consumes you. A memory seen through the creature's soul-dead eyes. You see a clawed hand open a holding pod. Devoid of flesh. Only darkness. Oh, come on! The corpse collapses. Silent once more. No, no! We're not done! Okay. Irritation eclipses his suspicions, and Raglan's mind. Ciekawe. Nie wydał nas, mimo iż mógł. All of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. The damned drow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the drow. Minthara is the name. She's mounting an attack on that blasted grove.
Tell her you'll join her. Dobra, zrobi się. Raise the absolute. The prize is for guessing what this weapon they're after really is. Jest piąty poziom. Tak, to jest ich boss. Dobra, na razie zobaczmy, co z tą elfką. Potem może wrócimy do tego bossa. Na razie wygląda na to, że nie udało nam się go wyciągnąć. Ma sporo pomagierów. Co prawda na drugim poziomie, ale zawsze. Dobra. Elfki pilnuje oko. Więc tutaj jej na pewno nie zabijemy. Niepostrzeżenie. I've been expecting you. The goblins tell me that you forced a confession from our prisoner. Without your help, they would have extracted nothing but screams and blood. Her thoughts mingle with yours, a cold hand caressing your brain. A true soul in such a grotesque form. The Absolute has a place in her heart, even for Dathir. It is time for the raid to begin. The Grove and those who are hiding there will fall. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. Go to their refuge. And make your way inside. As a friend. A jak już dostaniesz się do środka? I will gather a raiding party and move into position. You will open the gates from the inside when the time is right to strike. We will cleanse the place of infidels and burn it to the ground in the Absolute's name. And then we will be the first among her favorites. Czyj się oczy świecą. Nie chcemy się zdradzać. Dobra, tak się stanie. Good. Marshalling the goblins is no simple matter. But my warband, you must make your way inside. And when they are dead, for the Absolute. Gods damn it all. To the Grove, quickly. We can't let it. Nie wiem, czy coś więcej możemy zrobić. Dobra. Uznajcie moje starania za zabicie ich skrytobójczo za zakończone. To oko wizyćka, czyje jest? As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. Sięgnij umysłem do obecności. A brief lurching connection, the sensation of falling into your own image, endlessly. Confusion, alarm. Then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. Okej, nie wiem, czyja jest to obecność. Zakładam, że gdybyśmy spróbowali elfkę zaatakować, ona ma 6 poziom i 16 KP. Zakładam, że gdybyśmy spróbowali ją zaatakować, to by sprowokowało cały obóz.
Lion's the only thing they're good at. Dobra. Ciekawuję. Nie widzę opcji, jakich pozostałą dwójkę można skrytobójczo zamordować. Chyba, że coś tutaj można zrobić przy tym tronie. Nie wiem, z Elfką nie widzę opcji. A, tu jest jeszcze jakieś parę osób. Ambicjusz. That was intense. I wouldn't want to bump into that thing while it was still alive. Ale gobliny nie robią na tobie wrażenia? Someone needs to keep an eye on these buggers. I don't make a habit of questioning the absolute. Now quiet. Dobra. Myśmy tak mogli tą rzeźbę na niego zrzucić. Ja chyba tak to nie zadziała. Dobra, spróbujmy jeszcze do niego zagadać. Jak to nie zadziała, to wprowadzamy w plan totalne zniszczenie. Gobliny i drowy pracują ramię w ramię, ale dlaczego? The Absolute's got room for everyone. Long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the Absolute says to take orders from a drow, then we toe the mark. No questions. Dobra. Ja jestem tak głupi. Dobra, momencik. Jeszcze jedna rzecz. Ten pierścień nocy. Możemy spróbować go odzyskać, zanim zaczniemy tutaj jatkę robić. No właśnie, co my tutaj mamy? Co się tak gapicie w tą dziurę? Boss Ragslin weren't lying when he said anyone could join the Absolute's ranks. Yeah. Keep moving. Unless you're wanting a clubbing and drubbing. You're either with the Absolute or against her. Ain't no in between. Okay. This ain't the party, pal. We're working here. Ciekawe, że każdy przeciwnik w grze ma swoje imię. Ciekawe, czy one były nadawane ręcznie, czy to jakiś generator jest. Dobra, momencik. Czy to przejście nie jest... Tutaj? Tutaj są te drzwi. Chodźcie, towarzysze. Zamykajcie ze sobą drzwi. Nikt nie zobaczył tej masakry. Na razie nic. Dobra. Tutaj są te drzwi. Zarąbaliśmy jej klucz. Możliwe, że ten klucz otwiera te drzwi. Okej. Better be cautious. Cokolwiek ona tu robi, domyślam się, żeby się nie... nie zadowoliła, gdyby nas zobaczyła.
siostrę. Okej, zobaczyła nas i nie zareagowała, więc może się mylę. A co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Wspomniana tutaj o jakiejś zagadce. Okej, czyli jednak nas tu nie chce. To chyba się raczej nie uda. Teraz się odwróci. Spróbuj przekonać. Okej, to ktoś inny. Tak, to się nie uda. Dobra. You have outstayed your already. You've wandered into a forbidden area. You said. Moving in. Dobra. To jest trochę irytujące. Ale z jakiegoś powodu nas nie zaatakowała. You've been caught trespassing again. Dobra, a co jeżeli ja powiem, że spróbuję ją przekonać? Perswazja. Plus wszystkie ułatwienia, 22. Będziemy mieli dobry rzut, to się uda. Okej. Okej, się zawsze udaje. Dobra. W każdym razie trzeba było się tędy przejść. No dobra, zobaczymy co tu jest w następnym odcinku. No i cóż, nie wiem jak dużo ten pierścień czy ta broń, co się tutaj znajduje, może nam dać, ale nie domyślam się, żeby spowodowała, że może spowodować, że pozostałych przywódców zabijemy z cichaczem, więc możliwe, że będzie większa jatka. Niedługo. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.